Cześć, witam Was na kanale. Dzisiaj będzie troszkę o moim akcjalku. Jak już wcześniej Wam mówiłem, jest bardzo słaby, nie daje rady. W ogóle nie ma siły. Podjechać po najmniejszą górkę. Zmieniłem motor na 80T. Najpierw był motor 55T, później 80T. I on nadal nie dawał rady, a to tylko dlatego, że zmieniłem całkowicie przełożenie poprzez napęd paskiem zębatym. I tu kolega Marek Marecki, pozdrawiam Cię serdecznie stary. Przypomniałeś mi o planetarnej przekładni, którą kiedyś kupiłem i która leżała u mnie. Gdzie to widać w ogóle? Okej, słuchajcie. To jest 3 do 1, czyli 3 obroty silnika, jeden obrót wałka i to tak wygląda. Słuchajcie. To jest z Chin zamówione, jak to zamówiłem kiedyś właśnie za 20 euro, czy za 17 euro. Nie wiem, w zeszłym roku, czy pół roku temu. Takie coś do innego sprzętu. I to się nie sprawdziło. Ale teraz mam okazję, żeby wypróbować to tutaj. Także teraz biorę to, wstawiam do Axiala. I zobaczymy, co się będzie działo. A Was zapraszam zaraz na krótką demonstrację już po montażu. Także pacjent już ma założoną tą przekładnię planetarną. Jest na ławeczku. Wszystko cacy. Zaraz składam i zobaczymy, jaka jest siła. Podłączyłem wstępnie pod akumulator 6V, który jest praktycznie wyczerpany. I muszę powiedzieć, że wał nie idzie zatrzymać, także jestem pełen nadziei. Może jednak nie trzeba będzie nic więcej domawiać i będę mógł się cieszyć w końcu cichą jazdą, bezobsługową i z mega powerem. No, zaraz zobaczymy. Siemka, no to zainstalowałem, słuchajcie, tą przekładnię. I teraz robimy test. Jak widzieliście na poprzednim filmiku, mogłem ręką zatrzymać koło. A teraz? Patrzcie to. Ja nie jestem w stanie tego w ogóle sprzętu utrzymać w ryzach. Patrzcie. To jest kurde. Patrzcie koło. No, słuchajcie, o to mi chodziło. Miał być silny i w miarę cichy. Jest, jeszcze raz dzięki stary Marek Marecki, że mi przypomniałeś o tej przekładni planetarnej. Teraz mogę cieszyć się jazdą bez zakłóceń. Siła, moc. Jest troszkę wolniejszy niż aniżeli chciałem. Także to i tak będę jeszcze chyba, bo zostanie bez szczotkę prawdopodobnie. Ale to zobaczymy. Kurwa, chrypią znowu. No. Także sprzęt jeździ, chodzi, kurde, jest moc. Także zapraszam Was na następne filmy z jazdą, z jazdy. Jutro lecę w teren i testuję sprzęta. Dobra, nara, siema, trzymajcie się, cześć.